Udało się zlikwidować PKP Cargo oddział w Tarnowie. Udało się zlikwidować oddział ruchu w Tarnowie. Nie ma Poldimu, który został doprowadzony do upadłości przy wspaniałych inwestycjach, które poszły. Został zlikwidowany, wyniesiona do Warszawy Karpacka Spółka Gazownictwa. Został zlikwidowany Zakład Energetyczny. Czy to jest mało? To jest mało sukcesu macie? No gratulujcie, dajmy wam jeszcze jedną szansę, bo zlikwidujecie wszystko już do końca, no. Grupa Azoty, kiedyś były to zakłady azotowe Tarnów, już jest grupa Azoty. Jakaś gdzieś w kraju, nie wiadomo w jakim mieście, bo na pewno nie w Tarnowie. Same sukcesy. Gratulacje za ostatnie 8 lat. To są realne sukcesy rządzącej Platformy Obywatelskiej. Gratulacje. Całe zło! To PO! 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 Szmaciarze! Kiedy, jak likwidowaliście zakłady pracy, staliśmy pod prawem na zakładach mechanicznych, jak Kolczewski wywoził maszyny urządzenia. Tylko że wtedy was nie było. My jesteśmy potrzebni w tej chwili do wyboru i do niczego więcej. Białe kołnierzy. Należycie są ludzie, jak to wiesz. Autobus ze swoją mordą. Zdrada, panie zdrada. Jeździć z taką zakałą to jest hańba. Gula, tak? Co to za firma? Proszę? Co to za firma? Lispol. Lispol. No sprawdzimy, jak tam dobrze w tej firmie jest. Zapytamy się pracowników, jeżeli pana pochwalą, to będziemy co pana pierwsi, którzy będziemy też pana chwalić. Pierwsi będziemy co pana będziemy chwalić. Żeby pan jeszcze nie szukał jej, to będzie pan jechał w kierunku Lisiej Góry drogą krajową, zaraz po prawej stronie. Zapytamy i założymy tam związki. A może... Ale to pod jaką egidą ona jest? Pod SB czy WSI? Proszę. Pod jaką egidą jest? Pod WSI czy pod SB? Jakie logo ma? SB? No. A co to jest SB? No to pan się chyba teraz urodził, skoro pan nie wie. Proszę pana, mam 58 lat, nie wiem. Proszę pana, to pan historię poczytaj, bo się pan dowie. A boicie się wyborców? Wyborców się boicie? A. Wyborców się boicie? Ale... Nic nie obiecali. No nic nie powiedzieli. To tyle na dzisiaj? Chudy ma podwyższyć pensję. Nie macie żadnych upłaniowych obietnic, może? Może PKD ma bezrobocia 16%, co? A jakie? Może macie jakieś pomysły? 20%! Ale oficjalnie! To też jest bezrobocia. To jest całe show na dzisiaj? To strasznie słabo coś z wami. To co, grupa Azoty już do Akronu?
Nie wiem, czy wjeżdża. Ja też bym chciał. A ja mam jeszcze 20 spokojnie. No to chcemy spokojnie, to nie znaczy śpią. Jeżeli likwiduje się zakłady pracy, ja nie zakładów pracy straciło za 8 lat. Kto to zrobił? Oni. No którzy? Jeszcze im trzeba wierzyć. Oni? To co, mają zlikwidować wszystko do końca? Dlaczego pan nie protestował, jak zakłady azotowe likwidowali? Jak to nie protestowali? Co się robili? Była sesja Rady Miasta raz i drugi, były protesty pisane. I co się mieli w co? I było co? I gówno A gdzie są czystości? Gdzie jest Pawawa? Gdzie jest Tadzieski? Gdzie jest 26 cukrowni? Karpacka spółka, proszę. Gdzie? 12 lat! 12 lat wyprowadzono do Warszawy. Po co? Kuty, stocznie. 7 lat nie ma dialogu. Platforma rządzi tak, jakby nie... Pożyczki po czasach. Czy będziecie, bo już nie ma na co. Nie ma co ukraść. Nie ma co ukraść. Pana, nie chcę pan spółka popatrzeć. Została zlikwidowana 1 stycznia. Ale panie, jeżeli pan nie została podjęta decyzja u góry. 2013 roku została zlikwidowana. A decyzja była pół roku wcześniej, podjęła ją pani Krasina Piotrowska-Oliwa. Ale panie, czy ja tam pracuję, to chyba wiem, nie? Pan 25 lat tam pracuję, tak. I teraz już pracuję w Polskiej Spółce Gazownictwa. W Warszawie, i tam są płacone podatki. I pan pracuje. Póki co jeszcze tam pracuje. Właśnie to trzeba iść. Ale proszę panią mówię. Zło!